Dzień dobry, szanowni państwo. Odcinek pierwszy i 41 to były odcinki, w których pokazywałem, że wokół nas jest mnóstwo instrumentów muzycznych, albo inaczej mówiąc, że właściwie większość przedmiotów znajdujących się wokół nas może posłużyć jako instrumenty muzyczne. Kto nie widział, to zapraszam. W pierwszym odcinku przedmioty, które leżały tutaj w tym pomieszczeniu podczas remontu mojej pracowni. W 40, nie mam tyle palców, w odcisku 40, w odcinku, te palce mi się skleiły z tym. W odcinku 40 pokazałem, że kuchnia jest też znakomitą pracownią muzyczną. W kuchni można znaleźć wiele przedmiotów, na których można grać. Odcinek 41 to był drum and bassowy makaron. Jeśli ktoś z państwa nie widział tych odcinków, serdecznie zapraszam do obejrzenia. Dziś chciałbym kontynuować wątek grania na przedmiotach, ale w trochę inny sposób. To znaczy, szanowni państwo, codziennie wyrzucamy mnóstwo rzeczy, z których można by było stworzyć instrumenty. I właśnie chciałem dzisiaj trzy takie propozycje państwu przedstawić. Pokażę, jak zrobić w domowych warunkach w dość szybki sposób bęben, coś na kształt bębna, grzechotkę i instrument dęty wzorowany na góralskiej piszczałce wielkopostnej. Także to będzie już po czołówce. Wszystko gra, odcinek 46. Zaczynamy. Zatem po pierwsze trzeba sobie zrobić dużo smacznej kawy. Może być też inny napój. Bądźmy wierni swoim preferencjom smakowym. Do tworzenia bębna przyda nam się taka duża tekturowa tuba. Ja ją dorwałem z jakiejś drukarni. Przejeżdżałem, akurat patrzę, wyrzucają, mówię, ludzie, to są bębny przecież, nie wyrzucajcie tego. Oczywiście uciąłem sobie już taki mniejszy kawałek na bęben, który będę za chwilę tworzył. Jeśli nie mamy takiej tuby tekturowej, to może być kawałek starej rury PCV, jakieś, nie wiem, stare małe wiaderko. No coś, co po prostu jest takim korpusem okrągłym. Więc mamy korpus bębna. Kawałek starej folii, to może być worek na gruz, gruby worek na śmieci. Chociaż bardzo dobrze sprawdza się taka folia izolacyjna, budowlana. Ja ją pozyskałem podczas remontu tarasu. Dobrze, no i robimy. Proszę zobaczyć, jak szybko stworzymy bęben. Potrzebuję jeszcze tylko podwójną taśmę. Gdzieżże ona? Podwójna taśma niezastąpiona. Przyklejam podwójną taśmę przy brzegu. Dookoła. Nie musi być jakoś idealnie równo, ale oczywiście próbujemy, żeby było. Chociaż trochę równo. Dobra. Po całym obwodzie. Odklejam izolację. Uwaga! Instalujemy naciąg. No więc tak, przekładamy folię w miarę równo i łapiemy sobie w jednym miejscu na razie. Przyklejamy do tej podwójnej taśmy. W przeciwnym punkcie naciągamy folię. Staramy się naciągnąć dość mocno i przyklejamy. Powstaje nam fałda, to jest naturalne. I teraz tu dwa punkty trzymają, naciągam tutaj. Tak. I tutaj. I teraz wszystkie inne miejsca, gdzie jeszcze jest fałda folii. Ważne, żeby nam powstała w miarę płaska powierzchnia. Jeśli się nie udało dobrze przykleić, raczej trzeba folię oderwać i spróbować to zrobić jeszcze raz. No i co? To już gra. Teraz obcinamy nadmiar folii.
Dla pewności jeszcze dociskamy folię do taśmy. I teraz jeśli tylko chcemy, możemy też nasz korpus bębna ozdobić na przykład kolorowym papierem. No i co? To tyle. Bęben gotowy. Myślę, że w każdym domu, jak dobrze Państwo poszperacie, to znajdziecie różne rodzaje też pałeczek. Takich perkusyjnych można sobie sprawdzać, jak brzmi bęben grany różnymi pałkami. Bęben gotowy, bierzemy się za grzechotkę. Kolejna rzecz, która notorycznie jest w polskich domach wyrzucana, to szanowni Państwo, łupiny orzecha włoskiego, które są też świetnym perkusyjnym materiałem. Potrzebujemy teraz łupiny, kawałki sznurka równo docięte w miarę, taki sznurek jutowy dobrze się tu sprawdza. A, no i jakiś przyrząd do wiercenia. Ważna rzecz, te łupiny zostały pozyskane w taki sposób, że do rozłupania orzechów nie był użyty zgniatacz, dziadek do orzechów, czy jak to kiedyś nasz syn wymyślił, łupinacz. Były one rozbrojone nożem, po prostu potem wybrane wnętrze spożywcze i ta łupinka perkusyjna zostawiona w celu stworzenia grzechotki. Najpierw wiercimy w każdej łupinie otworek. Fajnie tutaj sobie od razu przewidzieć temat i dobrać wiertło, które będzie się w miarę pokrywało z grubością sznurka. Wiercimy. Jak tak ze 30 łupin już mamy przewierconych, to możemy z tego już zrobić grzechotkę. Oczywiście im więcej łupin, tym mocniej, ładniej brzmiąca grzechotka. I teraz ten sznurek przewlekamy. Na dwóch końcach sznurka nanizamy łupinę tak, żeby pęk schował się do środka. No i takich kompletów, takich par robimy co najmniej 10, a jak już wspomniałem, im więcej, tym lepiej dla brzmienia naszej grzechotki. No i jak już ponawlekaliśmy trochę, powinno nam powstać takie coś. Jeśli jakaś łupina wystaje troszkę za bardzo, to możemy troszeczkę tutaj jeszcze skrócić sznurek. Zawiązać dalej pęczek, żeby ona się bardziej schowała w gąszczu innych łupin. No i to już gra, ale jeszcze musimy zadbać o to, żeby nasza grzechotka się nie rozlatywała. W tym celu szukamy po kieszeniach kawałka jakiegoś mocniejszego sznurka. Zazwyczaj w kieszeni coś takiego znajdziemy. Ja mam dzisiaj taki. Bardzo ładny, mocny sznurek, taka linka techniczna. Można, szanowni Państwo, jeszcze teraz skręcić te sznurki. Formujemy sobie kształt naszej grzechotki i tu na dole związujemy znalezioną w kieszeni linką. Z jednej strony zostało kilka centymetrów, tutaj reszta sznurka, ale żeby te kilka centymetrów było pozostawione, bo nam się to przyda na sam koniec. No i teraz tą linką oplatamy dookoła nasze ucho. Warto zadbać o to, żeby oplot tworzył taki iksik z tym sznurkiem, który jest w uchu. Żeby się nie pokrył i nie wrzynał pomiędzy te sznurki, które już tu są, tylko je oplótł. Dość mocno naciągamy ten sznurek. Im mocniej naciągniemy, tym sztywniejsze ucho nam się stworzy. Przepletliśmy dookoła, wróciliśmy do miejsca, gdzie zostało nasze kilka centymetrów sznurka i tutaj ponownie zawiązujemy pęk. Nadmiar sznurka obcinamy i grzechotka gotowa. Przyszła pora na piszczałkę. Piszczałkę można wykonać podczas remontu na przykład łazienki, kiedy mam jakieś plastikowe rurki w domu. Można w ogóle na różne sposoby przecież można zdobyć taką rurkę. Ja tylko pokażę, że wzorujemy się na góralskim instrumencie zwanym piszczałką wielkopostną. Tutaj przydałyby się też troszeczkę poważniejsze nożyce, ale bez nich też damy sobie radę. Natomiast ja już będę używał takich narzędzi mocniejszych do cięcia.
Co robimy po kolei? Bierzemy kawałek plastikowej rurki i najpierw musimy dokonać tego typu wycięcia, żeby stworzyć okienko i wargę naszej piszczałki wielkopostnej. Jak to robimy? Odmierzamy sobie mniej więcej 4 cm i na taką długość tutaj wcinamy się z jednej strony. Robimy takie wcięcie, które będzie miało niecały centymetr szerokości. Mamy ostre nożyce, mocne to naprawdę to są dwa ruchy. Wyłamujemy to, co tutaj się wytworzyło. I teraz ważne, jakimś ostrym nożykiem, taki, może być taki nożyk techniczny, tworzymy wargę, czyli tę krawędź, w którą będzie uderzało powietrze. Ona musi być dość ostra. Tak to wygląda tu, tak tu, mniej więcej takie same. I teraz docinamy sobie wałeczek drewniany. Jak się dobrze poszuka, to taki wałeczek znajdziemy pasujący dość dobrze w rurkę. Wałeczek po docięciu ma takie strzępy, więc pozbywamy się tych strzępów. I teraz ważne, z jednej strony wałeczek ścieramy tak, żeby powstała delikatnie płaska powierzchnia. I umieszczamy tak, żeby ta płaska powierzchnia pokryła się z wyciętym przez nas tutaj okienkiem. Z takiej samej rurki albo z cieńszej wycinamy taką obejmę i przecinamy ją z jednej strony. Ta obejma powinna mieć taką samą długość jak nasz kołeczek. Zakładamy. Sprawdzamy, czy wszystko tutaj jest dobrze wycelowane. U mnie chyba się wszystko udało. I sprawdzamy, jak brzmi nasza piszczałka wielkopostna.